Serdecznie pozdrawiam wszystkich 2 czerwca roku pańskiego 2023, a czynię to słowami hasła dzisiejszego dnia. Są to 2 fragmenty Pisma Świętego. Pierwszy pochodzi z księgi proroka Ageusza z 2 rozdziału. Tak mówi Pan zastępów. Miejsce to obdarzę pokojem. Drugi fragment, będący rozwinięciem tego, co słyszeliśmy, to list apostoła Pawła do Kolosan, 3 rozdział. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Drodzy internauci, słowa przeze mnie przeczytane mówią o pokoju. Jesteśmy w miejscu, w którym, jak może widzicie, nie wiem, czy pokój panuje, może nawet trochę jakiegoś twórczego niepokoju. Jesteśmy w jednym z pomieszczeń parafialnych w Katowicach-Szopienicach, ocalonych, będących w trakcie remontu, a w zasadzie już pod sam koniec remontu. Przygotowania do malowania i malowanie, mam nadzieję, że za kilka dni zakończy pewien etap odbudowy życia parafialnego. W tym sensie niekoniecznie duchowym, ale materialnym. Pokój to rzecz piękna. Pokój to coś, o którym chyba każdy marzy. Znamy z pewnością pieśń, która na zachodzie Europy, szczególnie w krajach niemieckojęzycznych, jest jedną z najbardziej znanych polskich pieśni kościelnych. Ciągły niepokój na świecie. To jakby stan przeciwny. Wojny i wojny bez końca. Myślę, że jeszcze kilkanaście lat temu trudno było przewidzieć, że w środku Europy będziemy mówić o wojnie w tak bardzo bliskim sensie. Jakoś nawet wojna na Bałkanach lat 90. uciekła w niepamięć i wydawało się, że no przecież jak to? Pokój to już to, o czym kiedyś mówiono, o którego niby, cudzysłów, walczono, ale to chyba coś naturalnego. Może jednak niekoniecznie tak jest. Może pokój to wyzwanie, które stoi przed człowiekiem. Stan niepokoju, stan braku pokoju czy stan wojny coraz częściej staje się takim nieodłącznym znakiem ludzkiej historii, a nawet niestety teraźniejszości. Brak pokoju powoduje, że człowiek zaczyna żyć w świecie, w którym bardzo ciężko wytrzymać. Brak pokoju, który Chrystus daje, który jest pokojem, powoduje, że ludzkie relacje stają się nieznośne, że człowiek może znaleźć się pod ścianą i nie wiadomo, co wtedy robić. Brak pokoju, którego źródłem jest Chrystus, powoduje, że wszystko może nie tylko w przenośni, ale także i w rzeczywistości wylecieć w powietrze. Różne są ludzkie doświadczenia. Potrzeba nam prawdziwego pokoju. Jak go budować? Jesteśmy ludźmi, powiedzmy, małymi. Od nas nie zależy, czy ten pokój na świecie nastanie, ale przypominając ową pieśń, którą już zacytowałem, warto też i zwrotkę przypomnieć, która mówi: pokój budować na co dzień, w sobie, w rodzinie, przy pracy. Coś w tym jest. Pokój zaczynamy od samych siebie, od naszego wnętrza, od naszej
warstwy duchowej. Tam tworzymy miejsce dla Bożego pokoju. A potem idziemy dalej w otoczenie, aby pokój mógł się rozlewać. Żeby nie tylko wojna rozlewała się po świecie, ale żeby pokój miał takie możliwości. Prorok Ageusz napisał piękne słowa. Miejsce to obdarzę pokojem. Chyba to powinna być nasza modlitwa, abyśmy prosili Boga, aby miejsce, w którym jesteśmy, także i to, na którym dziś stoję, mogło się stać miejscem prawdziwego pokoju, gdzie pokój będzie tworzony, pokój będzie kształtowany, budowany każdego dnia, zaczynając od serc, wprowadzając go w ludzkie relacje, w społeczeństwo, w którym żyjemy i w świat. Warto zaufać Panu Bogu, który mówi, że obdarzy nas pokojem. Amen.